wielkie święto naszego środowiska zajmującego się dorosłymi osobami z autyzmem w Poznaniu. To jest impreza, która jest nie tylko imprezą charytatywną. My licytujemy obrazy, artyści nam je przekazują, zbieramy pieniądze na wsparcie naszej działalności, ale to jest też taka impreza pokazująca solidarność wokół osób z niepełnosprawnością, wokół osób z autyzmem. Także to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. Aukcja przebiegała jak zwykle dynamicznie, z zaskakującymi zwrotami akcji. To jest też urok tego wydarzenia, że są emocje, że ludzie się starają kupić jakąś pracę i im się udaje lub nie, bo ktoś ich przelicytuje. Także było ciekawie, była to na pewno udana impreza. Zebraliśmy 111 tysięcy złotych. Najwyższą kwotę osiągnęła praca Norjakiego, poznańskiego artysty z street artu, który nas wspiera od lat i którego mural jest tutaj na domu autysty. Poprosiliśmy go, żeby jakoś przyozdobił dom autysty i przygotował taką pracę, która pokazuje osoby z autyzmem, które mają kłopoty z relacjami społecznymi, więc te postaci są odwrócone do siebie plecami, ale też widać, że jakieś fluidy między nimi przepływają, ponieważ oni jednak też potrzebują tych kontaktów społecznych, potrzebują przyjaźni, bliskości, chociaż mają kłopoty z tym, żeby takie relacje nawiązywać.